Witajcie, rozważanych. na dzień dobry. Dzisiaj jestem na Węgrzech na dwa dni. Przyjechałem tutaj, żeby pocieszyć się z Baptystami na Węgrzech, ich nowo otwartym, nowym budynkiem, który jest przeznaczony dla na biura dla Unii. Także jutro będzie otwarcie. A dzisiaj, w kontekście pokole chciałbym powiedzieć o rodzinie taki przeczytam fragment, który bardzo lubię, z drugiego posto, listu apostoła Pawła do Tymoteusza, pierwszy rozdział, werset piąty. Wciąż pamiętam, przypominam Twoją nieobudną wiarę, zadomowioną najpierw Twojej babce Lois oraz Twojej matce Eunice, a jestem pewien, że również w Tobie. Mamy yy, takie pokoleniowe myślenie u apostoła Pawła, bardzo ciekawe. Chcę zachęcić usza do tego, żeby, żeby był właśnie taki, żeby rozniecił ten darłaski, jakbyśmy to może dzisiaj może trochę inaczej nazwali, byśmy to może dzisiaj nazwali, żeby, żeby rozbudził w sobie to powołanie, które dostało od Boga. No i popatrzcie, do czego on jakby się odwołuje: do tego, że, że skądś pochodzi, że ten depozyt wiary, który ma, ten wzorzec wiary, który ma. To nie jest coś, co jest takiego płochego, co jest tylko jakby dziedzictwem wytworzonym przez niego, ale pokazuje popatrz, jesteś już trzecim pokoleniem wiary. Jest to myślę czymś bardzo wyjątkowym. My dzisiaj podkreślamy w zasadzie głównie samodzielność wiary. Ja rozumiem dlaczego. Znaczy, podkreślamy to, dlatego że w naszym polskim kontekście jest takie przekonanie, że wiara przodków, wiara ojców to jest jakby najważniejsze. Nieważne jest, czy ona jest prawdziwa, nieważne, czy się Bogu podoba, no po prostu ważne, że to jest dziedzictwo rodziny i nie wolno tego ruszyć, bo o takich rzeczy się nie rusza, o tych rzeczach się nie dyskutuje. To jest po prostu taki pakiet, który masz nienaruszony i najlepiej w ogóle nie, nieotworzony i nieużywany przekazać następnemu pokoleniu. pokoleniu. No myślę, że to myślenie jest błędne, dlatego że wiara jest do tego, by ją używać, i wiara jest do tego, by ją po, poszerzać. Wiara jest do tego, żeby ją wzbogacać, ja bym powiedział, co pokolenie. A więc to nie jest taki, wiecie, taki święty, jakiś, nie wiem, święta rzecz, która po prostu stoi w kącie i dbamy, żeby nikt jej nie naruszył. Ja bym to raczej potraktował trochę jak, no nie wiem, jakieś, jakieś pole. Pole trzeba obsiać, pole trzeba naw nawieść, pole trzeba. Wiecie, pozmieniać czas czasami coś innego zasiać, zastanowić się, jak to zrobić, żeby to pole było jakby taką naj, naj, takim najbardziej efektywnym narzędziem dla nas. Tak samo trochę jest z dziedzictwem, które mamy w rodzinie, więc generalnie mamy myśleć na naszą wiarą, i niedobre jest takie myślenie, że to jest po prostu coś, co jest dziedziczone. Niemniej, to bym, na to chciałbym dzisiaj uwagę zwrócić. Często właśnie w takim trochę, wiecie, takim wychyleniu z jednej strony w drugą ewangelikalni chrześcijanie w Polsce w ogóle lekceważą temat tego, że, że wiara jest jakimś pokoleniowym jednak doświadczeniem, tak? To znaczy nawrócenie nie jest pokoleniowym doświadczeniem, ale wzorzec wiary, ale pewien depozyt wiary, pewna, jakbym powiedział, yy, tradycja wiary, jest jak najbardziej czymś, co dziedziczymy no, po najbliższych. To może być rodzina, to może być Kościół, kościele powiem oddzielnie, ale generalnie to, 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 to po prostu jest nam wpojone, tak jak mówiliśmy o wychowaniu. Jest nam to wpojone i są to rzeczy albo dobre, albo złe. I dlatego właśnie musimy je upiększać, dlatego musimy je zmieniać, żeby ten kolejny pokolenie miało trochę łatwiej niż my. Szczególnie jak się jest pierwszym pokoleniem, to jest najtrudniej. Tutaj dodam, ja jestem pierwszym pokoleniem świadomie nawróconych osób w mojej rodzinie i, i, i to nie było takie proste, no ale myślę, że mimo wszystko moje dzieci mają trochę prościej. Niemniej, właśnie chodzi o tą pokoleniowość, słuchajcie, że, że właśnie nie żyjemy sami dla siebie. Znaczy żyjemy po to, żeby, żeby tym kolejnym pokoleniom coś przekazać, coś wnieść. Jakiś wzorzec wiary, dobry, który ich będzie błogosławił i w nich ukształtować. I myślę sobie, że jeśli tak patrzymy na swoje życie, to też profiluje nasze życie. To znaczy tam kilka przykładów. Mam takie dwa przykłady. Jeden z mojego zboru obecnego, drugi ze zboru, w którym kiedyś byłem, gdzie ludzie trafili do Kościoła dlatego właśnie, że doszli do wniosku, że Bóg istnieje i nie mogą głupot swoim dzieciom mówić. Że muszą jakby pójść tam, gdzie ta wiara jest obecna. I znam dwie takie sytuacje, gdzie ludzie trafili do zboru ze względu na poczucie odpowiedzialności za mówienie prawdy o Bogu swoim dzieciom. I myślę sobie, że to jest bardzo piękne, to jest czymś bardzo wartościowym, bardzo cennym i, i biblijnym. I biblijnym. No to tak samo trochę jak patrzymy na tą właśnie rodzinę Tymoteusza, gdzie te dwie pobożne kobiety jakby no stworzyły środowisko dla Tymoteusza i, i, i to środowisko było na tyle przemożne, że nawet apostoł Paweł na to zwrócił uwagę, jakby widząc jakby w Tymoteuszu pewne dobre cechy i babki, i matki i mówi słuchaj, one są w tobie, masz co rozniecić, masz co rozbudzić. Odwołuje się do tego jako ważnego dziedzictwa, które faktycznie w życiu Tymoteusza widzi. Także podsumowując, myślenie pokoleniowe Wpływa na nasze spojrzenie, na nasze zachowanie w kościele, na to, jacy jesteśmy, na to, że nie chodzi tylko o nasze zbawienie, nie chodzi tylko o nasze pójście do nieba, ale chodzi o wzorzec, jaki przekażemy następnym pokoleniom. To nas profiluje, to nas stawia do pionu, to nas mobilizuje i to są dobre rzeczy. Także życzę nam wszystkim, żebyśmy w taki sposób również patrzyli na rodzinę i żeby to myślenie o rodzinie też wpływało na to, w jaki sposób myślimy o sobie. O swoim powołaniu i o swojej wierze. Panie, dziękuję Ci za to, że rodzina jest od Ciebie i to wielopokoleniowa. Daj nam zasiewać błogosławieństwo dla przyszłych pokoleń przez nasze życie z Tobą. Z Bogiem i do zobaczenia.